Cześć, witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o ustawieniu moich magazynków, ponieważ parę osób wysyłało mi wiadomości prywatnie, dlaczego mam tak ułożone magazynki, a nie na przykład w odwrotny sposób. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, tak? Czy to na kamizelce, czy na pasie, ustawienie mam mniej więcej takie same, tak? Czyli oczywiście ja mam jeszcze ustawienie, jeżeli jestem strzelcem, który ma karabin akurat na ręce słabej, to pracuję sobie w ten sposób, podłączam magazynki i tak samo mam, jak widzicie, na pasie poukładane, tak? Czyli wszystko mam adekwatnie, tak, żeby oszczędzać ruch i żeby nie robić jakiś tam zamian. I teraz tak, jeżeli mam broń i sięgam magazynek, no to tak jak widzicie, zawsze wyciągam magazynek w ten sposób. I nieważne, czy to jest na kamizelce, czy to jest na pasie. I teraz tak, wszystkie magazynki są sprawdzone, jak widzicie, są puste. I teraz na czym polega cały myk? Polega na tym, że jeżeli wymieniam magazynek, a wkładam, wyciągam w ten sposób i tak jak widzicie, tu od razu mam, że mogę albo zmienić, bo niektórzy używają kciuka, a niektórzy od razu, tak jak ja, wciskam i przechodzę do chwytu. Oczywiście to zależy od wielkości ładownic, jakie macie, czy są niskie, czy wysokie. Im będzie wyższa, tym słabszy macie chwyt i dosyć daleko jest palec. Im będzie ładownicza mniejsza, to będę palec miał praktycznie przy magazynku, to pomoże mi szybciej wcisnąć zrzut zamka. I teraz tak, jeżeli biorę z pasa, czy biorę tu, widzicie, adekwatnie rzucam, hop, kciukiem albo palcem, tak jak mówiłem, zależy, jakie macie wielkie ładownice. Ogólnie to jest tak, że wyciągam magazynek, patrzcie, hop, rzucam, hop, mam. Ten oto sposób. Jeżeli miałbym ładownicę odwrotnie, bo mogę mieć, dosyć spora część osób zadała mi pytanie i mówią, że oni mają odwrotnie, to adekwatnie do tej sytuacji, którą miałem przed chwilą, adekwatnie wychodzę tu z założenia i mam odwrotnie, tak? Czyli ja nie łapię magazynku w ten sposób i dobijam w ten, żeby mnie trafił, tylko ja staram się mieć kontrolę nad punktem, czy gniazdo magazynka, tam, gdzie chcę trafić, tak? Czyli ja muszę obserwować, gdzie ja chcę trafić, więc nie mam czasu na to, bo jak nie trafiam, to się bawię. Ja staram się czuć, czyli mniej więcej, jak już muszę zapracować, to biorę sobie w ten sposób, hop, 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 wrzucam, mam tą samą technikę. Czyli jak to będzie wyglądało? Widzicie, że magazynek mam zamontowany odwrotnie, cisnę go z tej strony, zobaczcie, palce mam tak samo ułożone. Zrezygnowałem z takiego ułożenia magazynku, bo wydaje mi się, że ten pierwszy jest dla mnie dużo lepszy, bo tutaj muszę przekręcić magazynek, co już mi nie odpowiada, tak? Jeżeli chodzi o magazynki na pasie, to tak samo mam poustawiane w ten sposób, tak? I adekwatnie do sytuacji wyciągam, zobaczcie, hop, jestem, tak? Jeżeli miałbym ten magazynek odwrotnie, czyli tak, co mi nie jest na rękę, bo już się przyzwyczaiłem do mojego, to tu wyjeżdżam, zobaczcie, od wewnątrz, hop, hop, tak? I tak wtedy go sobie pobieram i tak sobie go dołączam do broni, czyli wkładam w gniazdo magazynka. Nie pasuje mi ten chwyt, jestem odzwyczajony. Dlaczego? Dlatego, że ja go nie łapię tak od góry jak wiele ludzi, bo tu mogę nie trafić, więc ja staram się użyć tą technikę, że od ciała, co mi osobiście nie odpowiada, bo mam jakieś tam kontuzje. Poza tym muszę tu szeroko wejść w ciało, dosyć mocno, wyciągnąć ten magazynek na zewnątrz i dopiero go wyciągam z ładownicy. Ten system dużo bardziej mi podoba, hop, kciukiem wciskam, mogę oddać sobie strzał. To tyle, jeżeli chodzi o Wasze pytanie, które mieliście. Dlaczego mam tak dlaczego mam tak ułożone magazynki w tą stronę, a nie w drugą? Myślę, że wytłumaczyłem Wam i zrozumiecie moją technikę i zarazem, dlaczego mam tak ułożone magazynki, tak? Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę pytać, albo byście chcieli jakiś odcinek zobaczyć. Będziemy kręcić i odpowiadać na Wasze pytania. Dzięki bardzo, pozdrawiam.